Adam Bodnar, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zrobiło się panu wczoraj żal Trynkiewicza? To znaczy, mam wrażenie, że on nie wie, w jakiej sytuacji się znajduje, że wie, że koło niego się toczy wiele różnych rzeczy, natomiast niespecjalnie jest w stanie zrozumieć jakby wszystkie aspekty prawne, które go dotyczą. Spojrzał pan wczoraj na niego, bo był pan wczoraj w sali sądu i pomyślał pan sobie, oto jest człowiek krzywdzony przez państwo? To znaczy, oczywiście w takich sytuacjach pierwsza myśl, która raczej przychodzi do głowy, to jest to, co on zrobił. To jest jakby naturalna reakcja. Natomiast niezależnie od tego, z kim mamy do czynienia, każda osoba zasługuje na prawo do obrony, na to, żeby jego uprawnienia procesowe respektować. Pan uważa, że on powinien zostać uwolniony dzisiaj? To znaczy, dzisiaj kończy mu się kara pozbawienia wolności i nie ma przepisu, który pozwalałby na dalsze jego przetrzymywanie. No nie, przepis jest, bo jest ustawa. No ustawa tak, ale ta ustawa przewiduje, że musi być prawomocne orzeczenie sądu. Sąd wczoraj nie zakończył postępowania nawet w pierwszej instancji. A ta pornografia odnaleziona wczoraj w jego celi nie przekonuje pana, że on jednak nie powinien oglądać tego wolnego świata? Co do tej pornografii, mam wątpliwość odnośnie tego, co faktycznie znaleziono i jak to się dzieje, że nagle przeprowadza się przeszukanie w jego celi zaraz po tym, jak Ministerstwo Sprawiedliwości przegrało wniosek o zabezpieczenie, a także pod jego nieobecność w czasie, kiedy się odbywa rozprawa. Ale czy te materiały pojawiły się wczoraj na sali sądu? Nie mogę o tym powiedzieć. Ale nie są one argumentem w tej dyskusji wczoraj, znaczy nie były wczoraj argumentem w dyskusji. Wczoraj była wyłączona jawność rozprawy, byłem obserwatorem, który miał stać na straży rzetelności postępowania, tak to rozumiem. Korzystałem z zaufania sądu oraz stron, ale nie mogę przekazywać publicznie informacji, co się działo na rozprawie. Ale ma pan wewnętrzne przekonanie, że to strażnicy więzienni mu coś podrzuci? Czy mam wewnętrzne przekonanie i to wczoraj powiedziałem, że cała historia z materiałami jest grubymi nićmi szyta i że nosi znamiona prowokacji i dziwi mnie sytuacja, w której nagle tego typu materiały się znajduje, w sytuacji, kiedy poszukuje się argumentów, żeby tylko Trynkiewicz nie wyszedł na wolność. Ale prowokacji idącej tak daleko, że ktoś sfabrykował te materiały i mu podrzucił? Trudno mi jest powiedzieć, no bo to wydaje mi się, że w takiej sytuacji ministerstwo mogłoby udostępnić protokoły przeszukań. No i zobaczymy, co się będzie dzisiaj działo. Powstaje pytanie, czy czasami nie jest to próba przerzucenia odpowiedzialności za sprawę teraz na prokuraturę, żeby właśnie powiedzieć, oto prokuraturo, składamy zawiadomienie, to teraz wnioskujcie o areszt i to na was będzie spoczywała odpowiedzialność, że dopuszczacie do uwolnienia, czy na sądzie, który być może nie orzeknie tego aresztu. Pan powiedział wczoraj, po tym co widziałem na sali rozpraw, to grubymi nićmi szyta sprawa. To co pan widział takiego, co skłania pana do takiego twierdzenia? Nie mogę nic więcej powiedzieć. A Trynkiewicz, bo chyba o swoich odczuciach może pan mówić, wywarł na panu wrażenie człowieka, nie wiem, zresocjalizowanego i gotowego do wyjścia? To znaczy, widziałem człowieka, który 25 lat był pozbawiony wolności i no to ewidentnie jakby wpływa na to, jak on wygląda, jak się zachowuje. Od opinii o tym, czy on przeszedł resocjalizację, są eksperci. No ale widział pan człowieka, który powinien wyjść? Wedle pańskiej oceny? Według mojej oceny jako prawnika pan Trynkiewicz odbył karę pozbawienia wolności 25 lat i nie ma podstawy prawnej do dalszego. A według pana oceny jako człowieka? To jest tak, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka i to, od czego my jesteśmy, to jest strzeżenie prawa. My nie możemy zastępować osądu sądów, nie możemy zastępować oceny ustawodawcy. No ale jesteście od praw człowieka zarówno osadzonego w więzieniu, jak i od praw wszystkich nas, ludzi, którzy chodzą i ich dzieci też chodzą po tym świecie. I mamy przekonanie, czytając to, co piszą biegli o nim, że on nie powinien wychodzić na wolność. My jesteśmy od praw człowieka. W tym przypadku zajmujemy się tym konkretnym przypadkiem, który jest dla nas pewnym symptomem choroby, ponieważ pan Trynkiewicz stał się w pewnym sensie symbolem ustawy, która po prostu jest zła. Natomiast ostrzeżenie naszego bezpieczeństwa jest policja. Ale co zrobić z człowiekiem, o którym biegli piszą, że jest sadystycznym pedofilem? Powinno się go wypuścić na wolność? Pan naprawdę z pełną odpowiedzialnością to powie? To znaczy, my od początku twierdziliśmy, że w takim przypadku jak pana Trynkiewicza, to co powinno działać, to jest po prostu nadzór prewencyjny ze strony policji. Czyli
Czyli lepiej teraz przez lata wydawać pieniądze na strzeżenie go przez policję, niż go osadzić w zakładzie psychiatrycznym. To i tak będą mniejsze pieniądze niż kwoty, które będą wydane na ten ośrodek w Gostyninie. To znaczy, ja chciałbym podkreślić, że staliśmy się zakładnikami jednego konkretnego przypadku, jednej sprawy pana Trynkiewicza w sytuacji, kiedy już teraz ustawa obejmuje cały krąg osób i po prostu ustawa jest wadliwa pod względem. No właśnie, bo na początku mówiono, że ta ustawa obejmie 18-19 osób. Tak ile jest, w tej chwili jest wniosków o osadzenie na jej podstawie? Teraz jest 45 wniosków, przy czym to nie są tylko i wyłącznie wnioski o osadzenie, ale także o objęcie nadzorem prewencyjnym. Natomiast to pokazuje, że ta ustawa może spowodować po prostu zniszczenie całego polskiego systemu resocjalizacji, jeżeli więzień na koniec nie będzie miał pewności, że może wyjść na wolność. A ile osób, pańskim zdaniem, ta ustawa dzisiaj obejmuje? Czy ile osób może zostać poddanych rygorowi tej ustawy? To może być skala kilkuset osób, może nawet kilku tysięcy w skali roku. Także to jest niestety poważny problem, że w sytuacji, kiedy będziemy mieli więźnia, który odbywa karę i co do którego dyrektor stwierdzi zaburzenia psychiczne i zawnioskuje o to, aby taką osobę oddać nadzorem prewencyjnym czy też odizolować, no to to może spowodować, że taka osoba na koniec kary nie może być pewna tego, co się z nią będzie dalej działo. Trynkiewicz napisał do Fundacji Helsińskiej list. Rozumiem, że prosi, żebyście go bronili przed okrutnym prawem. Nie, to był, powiedziałbym, ogólny list, który wskazywał na to, że jest zaniepokojony tym wszystkim, co się dzieje, że skoro on kończy karę 25 lat pozbawienia wolności, no to dlaczego teraz on ma dalej być izolowany? A z tego listu wyłania się człowiek inteligentny i świadomy prawa? Znaczy, tu to jakby chyba nie jest wielką tajemnicą, że pan Trynkiewicz posiada wyższe wykształcenie i ten list jest napisany jak przez osobę posiadającą wyższe wykształcenie. A jeśli on wyjdzie albo nie wyjdzie, to poradzi mu pan, żeby poszedł do Strasburga na skargę? To znaczy, nas czeka dokładnie taki sam proces jak Niemcy, które miały podobny problem z podobnym ustawodawstwem. Pan minister Królikowski i twórcy ustawy są tego świadomi, że te wszystkie przypadki pana Trynkiewicza i pana Pękalskiego i kolejnych osób będą się kończyły i w naszym Trybunale Konstytucyjnym, i w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i będzie musiało dojść do pewnego takiego uregulowania, jak tego typu ustawodawstwo powinno wyglądać. Ale uważa pan, że ta ustawa drogo nas będzie kosztować? Wydaje mi się, że już nas kosztuje, ponieważ jeżeli obserwujemy takie zachowania jak wczoraj Zakładu Karnego czy Ministerstwa Sprawiedliwości, to musimy się zastanawiać, czy mamy do czynienia wciąż z demokratycznym państwem prawnym. A pan uważa, że nie mamy już? No, jeżeli mamy sytuację taką, że minister sprawiedliwości deklaruje, że coś się znajdzie i że znajdziemy jakiś sposób na to, aby dalej pozbawiać wolności, a później następują przeszukania i nagle się znajdują jakieś materiały, no to mam duże wątpliwości. Kto z polskich władz zgodził się na więzienie CIA? Ojej, to inny temat. Jeżeli chodzi o więzienie CIA, to nie mamy takiej wiedzy konkretnej, kto się na to godzi. Ale natomiast, pańskim zdaniem, prezydent, premier, szef służb specjalnych? Ja powiem tak, że to była akcja na tyle zorganizowana, że moim zdaniem nie była tylko i wyłącznie efektem koordynacji, nie była tylko efektem pracy grupy kilku funkcjonariuszy służb specjalnych. Musiały być w tym zaangażowane różne ministerstwa, Straż Graniczna, Ministerstwo Obrony Narodowej. Ale decyzja mogła zostać podjęta na poziomie premiera czy na poziomie niższym? Moim zdaniem musiał o tym wiedzieć premier. To znaczy nie wyobrażam sobie, aby można było skoordynować taką akcję bez wiedzy premiera. Millera w tym przypadku. Wtedy prezesem Rady Ministrów był Leszek Miller. I on się zgodził na więzienie i na tortury, czy tylko na więzienie? Wiem, że w 2002 roku, czyli zanim powstało więzienie, już wiedzą powszechną, także opisywaną przez polskie media, było to, że Amerykanie nadużywają technik przesłuchania. Adam Bodnar, dziękuję bardzo. Dziękuję.